Miałam nadzieję, że to jednak jest stare nagranie. Ale nigdy wcześniej nie widziałam u nas automatów w szkole. No ale próbowałam sobie wmówić, że może kiedyś było, o tym nie wiedziałam. Te automaty z jedzeniem są od dzisiaj. Dziwne też jest to, że Tomasa dzisiaj nie było w szkole przecież. A jeszcze dziwniejsze jest to, że Efi miała to samo dzisiaj na sobie. A Tomasa w szkole nie było. O co chodzi? Nie mam pojęcia. Kto ich mógł nagrać? I czy Tomas wiedział, że są nagrywani? Z kim się Efi teraz zadaje? Miała tylko nas. Nigdy nie mówiła o kimś innym. A może ktoś ich z ukrycia nagrał? Nie od razu, że celowo to było wszystko zrobione. Właśnie jestem ciekawa, czy to było celowe to nagranie? Specjalnie to zrobili, żeby jeszcze bardziej mi zasmucić? Czy może Tomas o tym nie wiedział i to był po prostu plan Efi? Albo może oboje nie wiedzieli i ktoś po prostu ich z ukrycia gdzieś nagrał? Dziewczyny? Słuchamy. Muszę wam coś powiedzieć. Coś, co się stało w sobotę. Co się stało? Tomas ode mnie nie odbierał, tak? Więc postanowiłam, że do niego pójdę. Spotkałam wtedy ciebie, Nicole. Czekałaś na Alice. No tak, wiem. Byłam u Tomasa, ale nieskutecznie. Nikt mi nie otworzył drzwi. Nawet nie wiem, czy ktokolwiek w ogóle był w domu. I wracając, zobaczyłam Efi. Ona mnie nie widziała. Schowałam się za rogiem, bo nawet nie miałam jak przejść. A nie chciałam, wiecie, z nią rozmawiać albo cokolwiek. No i wtedy usłyszałam kroki. I usłyszałam głos Chrisa. No i słuchajcie teraz, bo nie uwierzycie. Przytulili się na przywitanie. Ale spokojnie, to jeszcze nie wszystko. Rozmawiali o czymś, o czym rzekomo miałam się nie dowiedzieć. Efi powiedziała coś w stylu: spokojnie, Melanie się nie dowie. Można mi zaufać. Za to, co zrobiłeś, będę teraz miała u ciebie dług, Chris. Co? Oni coś planowali. I jeszcze na pożegnanie? Efi dała mu buziaka w policzek. Co prawda nie wyglądał na szczęśliwego, ale sam fakt, że się spotkali i coś zrobili za moimi plecami? I szczerze, mam wrażenie, że Chris ich nagrał. Specjalnie. Wow. Czemu nie mówiłaś wcześniej? No właśnie, coś jeszcze przed nami ukrywasz? Jak szłam do łazienki, to zaczepiła mnie jeszcze wczoraj Efi i powiedziała do mnie: o, nie możesz się dodzwonić do Tomasa, jak mi przykro. Skąd ona może to wiedzieć? Dlatego poszłaś do domu. Wybaczcie za moje zachowanie, ale dla mnie to jest już po prostu za dużo. Nie zgadza mi się tutaj kompletnie nic. Szczerze mówiąc, to znam Chrisa lepiej od was. Dużo z nim piszę, rozmawiam z nim prawie codziennie przez telefon, jest on moim najlepszym przyjacielem, mimo iż nie znamy się za długo, okej? Często też się widujemy poza szkołą. Znam Chrisa i wiem, że nie zrobiłby nigdy czegoś takiego, okej? Nigdy nie knąłby nic za twoimi plecami, a tym bardziej z Efi. Nicole? Czy ty uważasz, że ja kłamię? Jak mam być szczera? To tak. Naprawdę? Nicole, po co Melanie miałaby kłamać? Nie mam pojęcia. Nicole, przysięgam, ja nie kłamię. Po co miałabym to robić, no? Może ty nam powiedz. Ja nie wierzę, że Chris to zrobił, okej? I przestań wmawiać nam takie kłamstwa. Nie wiem, co mam na ten temat myśleć. Wydaje mi się, że Melanie mówi prawdę. Ja wierzę Melanie. Błąd. Cię, ja może już pójdę. Dziękuję, Nicole, za twoją pomoc. Poszło idealnie.
Może jeszcze kolczyka zdejmę? Od razu lepiej. Musimy bardzo poważnie porozmawiać. No przecież wiem, Chris. To, co zrobiłeś dzisiaj, było już wielką przesadą. No co ty, bez przesady. No właśnie przesadziłaś. Poza tym nie umawialiśmy się na takie coś. Czyli co? Nie udawaj głupiej, dobrze wiesz, o co mi chodzi. Powiedziałem ci o tym, że Thomas i Melanie są razem, tak? Powiedziałem też tobie o imprezie. Przyszłaś, zrobiłaś to, co miałaś zrobić, czyli pokłócić ich i tyle. A nie szantażować mnie. Ach, ale jakie szantażowanie, no co ty? Effie, błagam cię, zachowuj się teraz normalnie. Udajesz, jakbyś nie wiedziała w ogóle, co się dzieje. Co to miało być? Powiedziałaś mi dzisiaj, że muszę ci pomóc, bo inaczej powiesz Melanie to, co zrobiłem. No, i co? Zrobiłem to, o co prosiłaś. Nagrałem was. O, przecież wiem. Przypomnę ci tylko, że to ty miałaś u mnie dług, a nie ja u ciebie. Okej. Mam teraz u ciebie dwa długi. Masz jakieś specjalne życzenia? Co mogę zrobić? Tak, mam. Daj mi spokój. I Melanie też daj spokój. To są moje dwie prośby do ciebie. A w sumie nie prośby, tylko rozkaz. Rozkaz mówisz? Okej, zastanowię się. Masz się nie zastanawiać, tylko to zrobić, jasne? Jak słońce, ale nic nie obiecuję. Ale gdyby się Melanie dowiedziała, że to ty zepsułeś jej związek, to nie wiem, czy by w ogóle chciała na ciebie spojrzeć, wiesz? Przypomnę ci tylko, że i tak widzi w tobie tylko przyjaciela, nikogo więcej. Skąd możesz o tym wiedzieć? No, przyjaźniłam się z nią, tak? To coś pomiędzy tobą a Melanie nie można było nazwać przyjaźnią, okej? Chris, szanujmy się. Nie podobasz się Melanie i dobrze o tym wiesz. Jak ona mogłaby popatrzeć na kogoś takiego jak ty? W jej sercu siedzi teraz Thomas i wygląda na to, że długo stamtąd nie wyjdzie. Chyba go naprawdę kocha. Jesteś śmieszna. Thomas był pierwszym chłopakiem Melanie. Jej się to wszystko wydaje, że jest taki wspaniały. A to jest kłamstwo. Po prostu jest nim za urok. Wmawiaj sobie dalej, Chris. Wmawiaj. Halo? Chris, co ty narobiłeś? O co chodzi? No ty wiesz, o co chodzi. Byłam właśnie u Elizabeth. Z dziewczynami. I zgadnij, kto też był. O! Wiesz kto? Melanie. I mam do ciebie dwa pytania. I mam nadzieję, że na nie odpowiesz szczerze. Czy ty coś knujesz z Effie? Skąd Melanie wie? Oho, czyli to prawda. Skąd wie Melanie? Ale ja jestem głupia. W sobotę widziała ciebie i Effie, jak rozmawialiście. I powiedziała nam o tym dopiero teraz. A ja, jak głupia, ciebie broniłam, Chris. Jeszcze się lekko pokłóciłam z Melanie przez ciebie, bo ciebie broniłam, głupku. Okej, teraz drugie pytanie. Ja rozumiem, że ty jesteś zakochany w Melanie, okej? Ale no bez przesady. Okej, drugie pytanie. Czy to ty nagrałeś to nagranie? Tak. Chris! Naprawdę? Ja w ciebie już nie wierzę. Jaki jest twój kolejny głupi pomysł, co? Melanie ciebie podejrzewa o to, wiesz? Przecież jak ona się dowie, że to jest prawda, to ona ciebie znienawidzi. Wiem, zepsułem wszystko. Ja ciebie tak broniłam, Chris. Mogłeś mi chociaż o tym powiedzieć. Muszę kończyć, pa. Ale cię ochrzaniła? To była Nicole. Effie, jak zaraz nie zamilkniesz, to przysięgam. Naprawdę się zdenerwuję. Grozisz mi, kochaniutki? Lepiej mnie nie denerwuj. Wiesz, że umiem zachować dyskrecję.
Ale jak mnie tak będziesz dalej denerwował, to już taka cichutka nie będę. Czasami też mi go szkoda. Biedny się zakochał. Cześć, kochanie. Mam dużo pytań. Tak, domyślam się. Zaraz to posprzątam. Mogę wiedzieć, dlaczego zdemolowałaś swój pokój? Coś się stało? Tak, chodzi o tego chłopaka, Tomasa, o którym ci mówiłam. Tak. Niech zgadnę. I ta dziewczyna, Efi, tak? Coś się dowiedziała? Coś o to chodzi? Tak, mniej więcej. I się bardzo zdenerwowałam i rozwaliłam pokój. Kochanie, ja rozumiem, że się zdenerwowałaś, ale żeby aż tak? Żeby rozwalić cały pokój? Nie możesz tak robić. Wiem, ale działałam pod wpływem emocji. Ogólnie przepraszam, nie powinnam tak robić. Mnie nie masz za co przepraszać, ale nie powinnaś doprowadzać pokoju do takiego stanu. Nie rób tak nigdy więcej, bo to nie jest w porządku. Wiem, masz rację. No, to dobrze, posprzątaj tutaj i przyjdź zaraz na obiad. Jeszcze zawołaj swoją siostrę, Cassie. Okej. Hej, Nicole. Hej, Melanie. Musimy porozmawiać.